Księga trzecia. Gdy się zeszła królowa ze Sabby z królem Salomonem po raz trzeci, wtedy rzekła do króla: Zawołaj swych pisarzy, niech zapiszą nasze rozmowy i przechowują dla potomności. I zawołał król Salomon swego pisarza, gdy właśnie słońce w górę wyszło. Sybilla zaś usiadła naprzeciw wschodu słońca i rozpaliła jej się twarz jak ogień, i zaczęła się trząść, aż się król Salomon przeląkł i rzekł do niej. Królowo, co to ma znaczyć, że twarz twoja do słońca podobną się stała? Albowiem mnie strach i bojaźń opanowała. I odpowiedziała mu królowa. Królu, już wiele rzeczy powiedziałam ci o przyszłości, ale opowiem ci jeszcze więcej, bo Bóg Prawy dał mi znak, abym tobie wszystko wyjawiła, co ten świat czeka. To jest o ludach, narodach i Jego królach, o ich siłach i grzechach, a szczególnie o ludziach, których jeszcze na świecie nie ma, a którzy dopiero na świat przyjdą i na nim panować będą, jak lwy zjadliwe. A to nastąpi około XVIII stulecia po śmierci Mesjasza. Królu, Bóg Ciebie mądrością napełnił, że przed Tobą, ani też po Tobie żaden Ci nie dorówna. Porachuj cesarstwa i królestwa po całym świecie. Dolicz do nich jeszcze dziewięć cesarzy i pięćdziesięciu królów Tyle ich jeszcze na świat przybędzie i mieć będą nowe kraje Masz wiedzieć, że gdy dochodzić będzie do tysiąca lat po narodzeniu Mesjasza W ten czas się lud tak namnoży, że się nie będą mogli wyżywić A z tej przyczyny jedni od drugich się odłączą i pójdą sobie szukać innej siedziby To jest innej ziemi i innej ojczyzny Rozejdą się po lasach i ogromnych pustyniach, gdzie od stworzenia świata jeszcze żaden człowiek nie był. A gdy znajdą ziemię dobrą, wśród pustyni i lasów zaczną uprawiać rolę. Na niektórych miejscach po dziesięciu i dwunastu osiądzie, a czym dalej, tym więcej się ten lud rozmnoży. Na koniec obiorą sobie króla, a ten będzie lud podług tej ziemi nazwanym. Takie dziwne mieć będą imiona ziemie i tak się w nich ten lud rozmnoży. Jedna ziemia, a raczej jedno królestwo, będzie najsławniejszym, bo położone w urodzajnej okolicy pomiędzy południem i północą. Ziemia ta już przez to będzie sławną, że na niej żyć będzie znaczne duchowieństwo, które słynąć będzie jako wierni uczniowie Mesjasza. Na tej ziemi panować będą dobrzy królowie. Naród wystawi wiele miast i wsi, wystawi też jedno nadmiarę wielkie i sławne, że w nim będzie więcej niż czterdzieści tysięcy domów i dużo kościołów. To miasto będzie ozdobą tej ziemi, albowiem będzie w nim stolica królestw przez długie lata, ale dla pychy ludzkiej ześle Bóg na niewielką pomstę, jak na Sodomę i Gomorę i Kary Boskiej ludzie nie ujdą. Później zaś da im pan Bóg króla który ich do wiary mesjaszowej nawróci, ale po niejakim czasie znów tego króla im odbierze, a innego im da z cudzego narodu, który lud prześladować i ich obcego języka uczyć będzie. Naród ten nareszcie przyjdzie pod moc cesarza rzymskiego i przez długie lata pod jego władzą będzie. Do ziemi owej przybędzie wiele cudzych narodów, którzy w niej wiele złego czynić będą. Młodzież będzie zepsuta, a panny nieporządne. Mąż nie będzie kontendy z żony, a żona z męża. W tych cudzoziemcach ujrzą krajowcy różne mody i takowe naśladować poczną, i to nie tylko możne stany, ale i prosty lud będą nosili pyszne stroje. Gdyby w ten czas stary krajowiec z grobu powstał, nie poznałby swego rodaka, ani by nie rzekł, że to jest jego potomek. Białogłowy będą niepoczciwe w swych czynach. Za pannę będzie się wydawać ta, która już dawno panieństwo utraciła. Młodzieniec będzie nosić na rękach latorośl, która już dawno zwiędniała. Także między stanem małżeńskim panować będzie niezgoda. Jeden mąż nie będzie żył ze swoją małżonką, a małżonka z mężem. Bóg będzie zsyłał kary, ale lud na to zważać nie będzie. Król za królem będzie na tron wstępował i egipskimi robotami lud trapił. Lud panom będzie musiał cztery dni, a sobie jedno dwa pracować. Po niejakim czasie naród ten otrzyma innego króla, który prorokować będzie wielkie i niesłychane rzeczy. On wiele rozpocznie, lecz wykona mało, przypodoba się ludowi, wyda narodowi nową ustawę, która tylko lud pospolity pochwali. Za jego panowania ogłoszone zostanie, że każdy jaką chce wiarę wyznać może. On sam nie będzie miłośnikiem duchowieństwa. Za jego panowania wiele dóbr kościelnych i wiele kościołów upadnie i sława duchowieństwa wiele ucierpi. Król ten, prostemu ludowi przychylny, zaopatrzy grunta miedzami, aby mógł poddanego graniczyć. Wszystkie grunta przemierzyć rozkaże i w czas prostemu ludowi ulgę sprawi w robotach. Ale gdy król takie czyny sprawować będzie, przyjdzie śmierć i go zabierze. A ta śmierć wydawać się będzie ludowi dziwną i martwy za żywego uważany będzie. Po nim otrzyma naród innego króla. Podczas jego panowania ustawy zmienione zostaną i naród różne kontrybucje płacić będzie musiał, ale ten król niedługo panować będzie. Po nim otrzyma naród młodego króla, za jego zaś panowania powstaną wielkie wojny, także prosty lud wszystko za darmo dawać będzie musiał. Ludzie będą na wojnę brani, także będzie w tej ziemi pięciorakie wojsko, każde pod innym wodzem dla udręczenia pospólstwa królu salomonie masz wiedzieć że się tego wszystkiego twoi potomkowie doczekają gdy będzie na ziemi wielki nieurodzaj przez kilka lat pan bóg ześle dla poskromienia bezbożnego ludu wielkie ognie zaraźliwe powietrze pioruny i gradobicia śniegi spadną niesłychane i nastąpią wylewy wód poczem zapanuje wielka drożyzna i wielu biednych głodową śmiercią zginie Ześle to wszystko Pan Bóg na tę ziemię i na okoliczne kraje dla ich bezbożności, niesprawiedliwości i cudzołóstwa, najwięcej zaś dla fałszywej wiary i bezbożności. Ci, którzy wiarę Mesjasza zachowają, zhańbieni w więzieniach gnić będą i w końcu będą umęczeni. Ale nie dosyć na tym nastąpią wielkie wojny, tak że nie jeden ojciec ostatniego Syna dać będzie musiał. Ale naród to wszystko ścierpi, aby tylko nieprzyjaciel do ich ziemi się nie wdarł. Tu także nastąpi wielka przemiana w szatach. Niektórzy nie będą wiedzieć, jak chodzić mają, bowiem każdy będzie się chciał modnie nosić. Głowy będą mieć przystrojone jak sowy, że ani oczu dla włosów widać nie będzie. Kobiety swe ciało na pół nagie widzieć dadzą, aby mężczyznom się przypodobać. Nie da się rozpoznać, kto jest panią, a kto dziewczyną. Wreszcie kobiety zaczną nosić męskie ubiory, strzyc włosy lub pysznie zakręcać. Aby ukarać lud występny, ześle pan Bóg nowe kary. Miasta się zapadną i w tych miejscach zwierzęta swe gniazda mieć będą. Inne miasta nieprzyjaciel zniszczy. Nastąpi w końcu wielki mur. Tak, że martwe ciała wszędzie leżeć będą jak snopki zboża i ptactwo i zwierzęta targać je będą. Miasta Tabor, Sobiesław i Mielnik, jeżeli w boskiej żyć będą prawdzie, nad inne miasta błogosławione i zachowane będą. Jeżeli jednak wszeteczności i pychy nie zaniechają, odbiorą taką karę, że zwierzęta kryjówki swe w nich mieć będą. Góra Etna zapadnie się. Plazłe, zaisteć, Krolaw, Kradziec, Racław i inne miasta królewskie od nieprzyjaciela zniszczone będą. Pragę zaś będzie Bóg ciężej i gorzej nad inne miasta Karał, jako w swoim czasie wyniosły Babilon. Wówczas to Pan Bóg ześle na Pragę ogień i wodę i przez nieprzyjaciół zburzona zostanie. Podróżny przechodzący ten dym mówić będzie. Tu stało wielkie miasto Praga. Tam staromiejski ratusz, a teraz nic, jeno parę chat ze starych zwalisk skleconych. Ludziom dni ukrócone zostaną, będą oni prędko się starzeć i umierać za młodu. Słońce nie będzie tak ciepło świeciło, zima zimę ścigać będzie, iż ludzie ciągle chodzić będą w korzuchach. Zboża rządź się nie będą, gdyż nie tylko ono, ale i drzewo owocowe przed czasem pomarzną. Żywności zatem zabraknie i głód będzie wielki. Wprzód jednak, zanim ten czas nastąpi, ześle Pan Bóg dwanaście znaków. Pierwszy znak, że ludzie po ciężkiej pracy całego tygodnia i w dnie świąteczne pracować będą. Drugi znak, gdy ludzie od XIV wieku życia żenić i wydawać się zaczną. Wielu się wkrótce rozwiedzie i wielki niepokój nastąpi. Trzeci znak, gdy rozliczne kunszta i rzemiosła rozpoczną się, niesłychane i niewidziane przez cudzoziemców sprowadzone. Czwarty znak, gdy mały dobytek da wielki pożytek, a ludziom zdawać się będzie, że to czary. Piąty znak, gdy ludzie tak bezbożni się staną, iż kłamstwo więcej ukochają niż prawdę i więcej do pieniędzy niż ku Bogu skłonni się staną. Szósty znak, gdy ludzie zaczną sprzedawać grunta, domy i inne dobytki za ceny niepojęte zmysłami. Siódmy znak, gdy ludzie w ogrodach winnice zaszczepiać będą, chmielsiać, pustynie uprawiać, miedze rozorywać i rozkopywać, a z tego orne pola urządzać. Przy tym wszystkim chleb będzie drogi. Ósmy znak, gdy się stanie przemiana w pieniądzach i nastąpią rozmaite, niepojęte i nieznośne opłaty. Dziewiąty znak, gdy czas mięsopustu będzie niesłychanie krótki, tak, że ludzie nie będą mieli czasu się rozweselić i wesela będą odprawiać w dni postne. Dziesiąty znak, gdy podczas zbioru siana ogromny śnieg spadnie i siana zbierać nie będzie można. Jedenasty znak, gdy Pan Bóg szkodliwą szaręczę ześle, która lecieć będzie od wschodu słońca ku zachodowi, tak jak w Egipcie za czasów faraona, a ta plaga wszystko ziarno uszkodzi. Dwunasty znak, gdy wszystkie drzewa, tak leśne, jak i owocowe, poschną i zmarnieją. Wtedy nastąpi wielki głód. Tych dwanaście znaków Bóg na naród ześle, aby się poprawił. A gdy się nie poprawią, to spuści Bóg na nich taką karę, jakiej jeszcze od stworzenia świata nie było. Jeżeli ludzie na znaki te uwagi nie zwrócą, Bóg wyśle króla przeciw królowi. Lud wystąpi przeciw ludowi, gdyż podatków na wojnę nie będzie w stanie zapłacić. Wówczas to panowie i przełożeni, zobaczywszy nędzę ludu, zbiorą naradę u króla, który będzie ósmym tego samego imienia. Poczem ogłoszona będzie ustawa rozkazów, której nikt nie będzie śmiał przekroczyć, aby lud trzymać ostro, opodatkować według przepisów króla Karola. Wówczas rządcy nakażą wielu z pospólstwa wtrącić do więzienia i wówczas powstanie jeszcze większa i zaciętsza walka. Martwe ciała leżeć będą i nikt ich nie pochowa. Karę takową dopuści Pan Bóg na panów i na wywyższających się za to, że ubliżali wdowom i sierotom za niesprawiedliwość sądów, za pychę, za nieczystość i cudzołóstwo. Na bezbożne duchowieństwo Bóg także ześle kary. Stracą oni swe dobra. Kapłani będą gwałtownie opuszczać swe mieszkania i uciekać. Wszystko to dziać się będzie przed wojną wielką, a straszną. Według opisu wielu proroków i według tego, co w księgach spisano, wojna ta ma się odbyć między Blanckiem i Naczeredem, blisko wioski Bejkowie zwanej. Tu będą oddzieleni sprawiedliwi od niesprawiedliwych i Pan Bóg sprawiedliwych przed niesprawiedliwymi osłoni, gdyż otoczy ich gęstym, mglistym obłokiem, by ich nie ujrzał. Bezbożnych zaś ukaże oczom nieprzyjaciół, którzy ich wymordują. W ten sposób Pan Bóg trzy części ludzi zgładzi, a jedną część sprawiedliwych pozostawi. W tej okolicy, gdzie się te wojny dziać będą, jest staw, który po bitwie napełni się krwią ludzką, choć przedtem stał wyschnięty zupełnie. Krzyk ludzki, rżenie koni, strzelanie, bębnienie, chrzęst zbroi będzie tak wielki, iż da się słyszeć o mil dwadzieścia cztery. Bitwa zaś dwanaście dni trwać będzie, a w dniu trzynastym ześle Pan Bóg wiernym swym zwycięstwo i pomoc, która w postaci licznego wojska ze środka góry Blanck wyjdzie. Jak Boże wojsko, konnica i piechota wyjdzie, nastąpi wielki krach i będzie otumanienie, że się wojsko nieprzyjacielskie samo mordować będzie. Po walce pod Blanckiem w szesnaście dni staw wyschnie i suchym będzie jak przedtem. W szesnaście dni po bitwie zaczną się pozostali gromadzić i wspólnie radować się będą, że ich Bóg od nieprzyjaciela ocalił. Jeden drugiego pytać będzie co jadł i jak żył. I opowiadać sobie będą, że jedli korzonki, które im z ziemi wyrosły. Wielu będzie, którzy podążą aż do stawu i ujrzą tam ludzkie i końskie ciała pomordowanych i zabitych, które będą zwierzęta i ptaki roznosić. Gdy się wierni po bitwie zejdą i Panu Bogu modłe dziękczynne złożą, powrócą każdy do swego dobytku. Odtąd miłość przyjacielska pomiędzy nimi będzie. Mieszkańcy Pragi nie będą ich chcieli przez most przepuścić i zostaną wymordowani, a miasto będzie doszczętnie zburzone. Z tego miasta więcej już nic nie będzie, z walizka i gruzy, aż do dnia sądnego leżeć będą. Królu Salomonie, już poprzednio ci oznajmiłam, że przyjdzie król od zachodu słońca i że za jego panowania rozmnoży się duchowieństwo i stolica Mesjasza będzie wielką. Otóż tak król, jak i duchowieństwo, panowie i lud prosty będą żyli bez fałszu i bogobojnie. Za to da im pan Bóg pięćdziesiąt lat dobrych, urodzajnych i wesołych. Król pociągnie ze swoim wojskiem do Ziemi Świętej, aby wydobyć miejsca święte z pogańskiego panowania i aby Żydów, Tatarów i Turków do wiary mesjaszowej nakłonić. Walka z tymi pogańskimi narodami trwać będzie dziewiętnaście lat. Król za łaską boską zdobędzie Jerozolimę, grób święty i inne miejsca święte. Królu Salomonie, masz wiedzieć, że tam, gdzie się grób Mesjasza, który od Żydów zostanie umęczony, będzie znajdował, stać będzie dąb stary. A w czasie okropnej męczarni Mesjasza Dąb ten uschnie i tak długo stać będzie suchy, aż ów król Poganów zwycięży i z miejsc świętych wypędzi. Poganie w tym dębie mieć będą swe proroctwa. Przy tym dębie rozłoży król swoje wojska obozem, a ksiądz pod tym drzewem odprawi mszę świętą. Król zawiesi na nim swą tarczę i zbroję, a wtedy drzewo się zazieleni i ożyje. Ślicznie zakwitnie i zapachnie, tak że kto koło niego przejdzie, mocno się zadziwi, że się to drzewo zazieleniło. A poganie widząc to wszystko, wiarę Mesjasza przyjmą i odtąd będzie jedna wiara, jeden Bóg, jedna owczarnia i jeden pasterz drzazga z drzewa tego od każdej choroby człowieka uleczy. Jak królowa Sybilla z początku powiedziała że po wojnie ten pięćdziesiąt lat urodzajnych i spokojnych nastąpi, dlatego że naród do przykazań Mesjasza powróci, to też Pan Bóg odkryje ludowi swemu podziemne skarby, które od tworzenia świata były w ziemi ukryte. W dwa tysiące lat po śmierci Mesjasza będą wszyscy ludzie bogaci, a nikomu biedanie dokuczy. Król sławny dożyje starych lat i umrze śmiercią naturalną. Po jego zaś śmierci ludzie ponownie oddalą się od Boga. Zapomną o dobroci boskiej, że im Pan Bóg dał wszystkie skarby ziemskie. Bezwstydni i niepoczciwi żyć będą jak w Sodomie. Na koniec, jeszcze jeden król nad ludem panować będzie, za którego czasów lud zupełnie od wiary prawdziwego Boga się oddali. Za to też Bóg zaśle nań karę. Cały jego dobytek siarczysty ogień zniszczy. Słońce, księżyc i gwiazdy inaczej świecić będą, a gdy się lód i w ten czas nie poprawi, nastąpi sąd ostateczny. I zapytał się król Salomon, aby mu królowa oznajmiła, jak długo ten świat stać będzie i kiedy ten sądny dzień nastąpi. Odpowiedziała mu królowa. Królu Salomonie, tej wiadomości nie mamy, albowiem pan Bóg tego ani aniołom swoim nie oznajmił. Więc, gdy ludzie dobrze czynić będą, to gospodarz niebieski z wysokości policzy im te lata. Jeżeli zaś będą źli, to im Pan Bóg ukróci lat i dni. Nam, ludziom, nie wiadomo, kiedy sądny dzień będzie, ale poprzedzą go następujące znaki: pierwszy znak się pokaże, gdy się zaczną wszystkie stworzenia krwią pocić, drugi znak gdy słońce od zachodu po trzy razy wschodzić będzie, ludzie zaczną się lękać i pokutę czynić. Trzeci znak, gdy słońce, księżyc i gwiazdy czerwono świecić będą jak krew. W ten czas ludzie ręce załamywać i do pana Boga nawracać się zaczną. Czwarty znak, gdy pokaże się krzyż na niebie. Piąty znak, gdy ziemia w wielu miejscach goreć i zapadać się pocznie. Szósty znak, gdy wody ze swoich granic występować i goreć będą. Siódmy znak, gdy się będą wszystkie góry, pagórki i kopce równać, a ludzie nie będą mogli miejsca poznać. Te znaki przyjdą przed sądnym dniem, ale będą one o wiele straszniejsze, niżem je Tobie, królu, opowiedziała. Albowiem przed dniem sądnym ześle na świat szkaradny Lucyfer swego potomka antychrysta. Który się narodzi z pewnej Żydówki w Babilonie i będzie głośny po całym świecie, gdyż zacznie ludzi od prawego Boga odwodzić i wiarę mesjaszową tępić, a swojej nauczać. Będzie on wielkie cuda czynił swoją diabelską mocą. Ludzi, których nie będzie mógł przywabić, każe mordować i zabijać. Wówczas Bóg ześle z raju dwóch proroków: będą to Enoch i Eliasz. Którzy będą czynić przeciwko Antychrystowi. Wtenczas Antychryst pocznie przeciw nim wojować i po trzech dniach uśmierci ich. Czwartego dnia Bóg zawoła: Enochu i Eliaszu, wstańcie. Promienny, jasny obłok się opuści, na którym będą do nieba wzniesieni. W tejże chwili zacznie grzmieć: Siedem tysięcy niewiernych zabije. Dziesiąta część miasta Jerozolimy padnie, a reszta ludzi nawróci się ku prawdziwemu Bogu. Wtedy święty Michał Archanioł stąpi z nieba na ziemię i wtrąci Antychrysta na powrót do piekła. Tego dnia będzie siedział na stolicy Mesjaszowej, papież Piotr Święty. Święty Piotr Apostoł będzie pierwszym papieżem, który zacznie paść trzodę Chrystusową, a drugi papież Piotr dokończy. Po nim już żadnego papieża nie będzie, cały świat uwierzy wtedy w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Gdy się to stanie, przyjdzie dzień sądny, dzień gniewu pańskiego. Gdy ludzie ujrzą owe znaki i usłyszą ten straszliwy grzmot siedmiu piorunów, który przez siedem dni bez przerwy trwać będzie, który miasta i wielkie budowle zniszczy, gdy obłoki niebieskie i cała Ziemia się zatrzęsie, w ten czas wszyscy strachem przejęci oczekiwać będą końca, ale nikt nie umrze. Na ostatku nastąpi zaćmienie na całym świecie. Dalej pękanie skał i cały świat się zrówna jak przy stworzeniu pierwszego człowieka. Po wielkiej ciemności zacznie słońce jasno świecić i w nim ukaże się pięć gwiazd. Skoro ludzie na to słońce i na te gwiazdy spojrzą, Wszyscy na całym świecie trupem padną. Wtedy pośle Bóg anioła swego na świat, który zatrąbi silnym głosem w te słowa. Wstańcie martwi z grobu waszego i przyjdźcie na sąd wszelkie dusze ludzkie. Potem Mesjasz stąpi z nieba na dolinę Józefata i tam osiądzie. W tej chwili ludzie wstaną z grobów swoich, choć niektórzy od stworzenia świata w nich byli pogrzebani i pójdą na sąd ostateczny. Każdy będzie miał na czole wyryte złe uczynki swoje i niecnoty, które za żywota swego popełnił. Najprzód przyjdzie Adam i Ewa, nasi pierwsi rodzice, a za nimi dobry Abel i zły Kain. Tu się czytać będzie księgi żywota wszystkich ludzi którzy sądzeni będą według uczynków swoich. Dobrzy staną na prawicy za sprawiedliwym Ablem, źli zaś pójdą na lewicę ze złym Kainem. Mesjasz osądzi prawicę i lewicę tymi słowy. Wy, którzyście chodzili jedną drogą z Kainem i Antychrystem, idźcie z nimi do przepaści piekielnej, tam gdzie Lucyfer przykuty. Wy zaś, którzyście chodzili drogą sprawiedliwego Mesjasza, pójdźcie ze mną do raju. I każdy z nich otrzyma znak Krzyża Świętego na swym czole i pójdzie przed oblicze Boże, by na wieki wieków śpiewał pieśni chwały przed tronem Boga Wszechmogącego wraz z aniołami. Amen. Tak zakończyła królowa Sybilla swoje proroctwo i pożegnała króla Salomona który to proroctwo spisać i przechować kazał do naszych czasów.